Witam serdecznie wszystkich w następnym odcinku kariery Górnikiem Zabrze. Zagram dzisiaj teraz Ligę Europy z drużyną Malagi na wyjeździe. Więc trzeba się spodziewać ciężkiej przeprawy. Camacho przy piłce. Próbuję mu odebrać zawodnik Biedronka, ale nic z tego. Joakim. Uderzenie obok bramki. To była bardzo groźna akcja Malagi. Joakim, wybicie Teodorczyka. Przejmie to Owineu, ale będzie out. A Zabrze, stracona piłka, szkoda. I co? Bardzo dobry zawodnik. Fernandez znowu i co? Dobrze tam obrońcę wypychają. Ślizg czysty. Możemy teraz się ustawić w obronie. Dobrze, przejąć teraz to. Mączyński przejmuje. Podanie do Maka. Right Maka na skrzydle. Uciekł tym obrońcom. Będzie dośrodkowywał. Po ziemi. Mocno, ale tutaj bramkarz kamienie bronił. Olkowski podaje do Maka. Mak, fantastycznie. Tutaj jakoś na króla to przejął Mączyński. Już jest przy piłce, już dośrodkowuje. Dalekie podanie, ale wybijają to obrońcy Malagi. Przybylski przechwycił. Jezus, Makulma się cofał do tyłu zamiast do piłki. Dobry okres gry Górnika. Po naporze Malagi próbowaliśmy coś zrobić pod bramką przeciwnika. Teraz niebezpiecznie, niebezpiecznie i obok słupka. Piętnaście minut gry, 0-0 na trudnym terenie. Czy Stolkowski? Mak musiał podać do tyłu do Kulmy. Teodorczyk. Teodorczyk, Mak opanował. Dobro do Teodorczyka. Nakulma. I jakimś cudem bramkarz to bronił. Łączyński. Złe podanie. Mak przyjmuje, ale jest tam, tak powiem, zator. Przybylski. Teodorczyk. Teodorczyk. Oj, słupek, ale było szczęście. Coś się dzieje. Wybór stron. Mączyński. Teraz Bonatore. Do Joaquina. Dobrze, Czajkowski znakomicie wyczuł sytuację. Mak nie przejmie piłki, szkoda. Monreal. Fernandez. Elizeu też to bardzo dobry zawodnik, technicznie znakomity. Teraz co? Wybić to Holender. Opanowaliśmy sytuację. Sambede, przy piłce Sambede. Dośrodkowanie do Nakulmy. Nie ma nikogo na skrzydle, to Przybylski przejmuje. Teraz Mak, trochę zmęczony, ale już oddaje to Przybylskiego. Przybylski do środka, Mączyński. Mączyński między dwoma obrońcami przepuścił tą piłkę.
Dobra akcja górnika. Na kulma. I co? Ot, zawał był. Nie, 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 niebezpiecznie, ale Czajkowski bronił. Dalekie wybicie Czajkowskiego. Przyjmuje Awineu. Przemaczo. Las Jezus Gomez, Joakim. Wyszedkowanie bardzo złe. Malaga też jakoś nie forsuje tempa. Prezes na kurma przy piłce. Prezes na kurma. Nie wygrał tego pojedynku. Szkoda, ale teraz wygrał. I to jest dobre zwycięstwo, bo teraz może się tutaj poszczycić znakomitym zagraniem. Poszczycił się. Jest sam BD. Jest szczął. Brakowany. A szkoda, pusta bramka. Co to za szczęście. Sewilli. Maze. Niedobrze, niedobrze. Broni to bramkarz. Dobrze, wybijamy to. A za emocje. Teodorczyk na kulmę, ale na kulmę jest sam. Idzie na bok. Jak najdalej od Gomeza, ale Gomez to przejmie. Szkoda, szkoda, bo ma być szybka kontra. Bo nikt miał okazję, żeby ten mecz doprowadzić do wygranej w pierwszej połowie. No też sytuacja teraz niebezpiecznie. No, rzecz biorąc, kolejny raz szczęśliwie bramkarz. I koniec pierwszej połowy. Bardzo dużo akcji. Na razie jakoś bramkarze i obrońcy ratują przed strzeleniem bramki 0-0. Górnik dobrze gra na tym jeździe. Z czołem drużyną La Ligi. Teraz Sambadę. Sambadę dośrodkowo je. No i wybijają. Mógł to centrować, żeby coś tego bardziej było. Robię bardzo ciężko w drugiej połowie o zdobycz bramkową, bo Malaga na pewno będzie tutaj chciała to wygrać. Tym bardziej, że to jest mecz u siebie, a nie na wyjeździe. Kancarczyk. Kancarczyk walczy o Awineu. Bramkarz, no dobrze, ale spalony, niech to psy Aladyna, czemu to podawał, od razu mógłem to przyjąć. Tu się trochę bramkarz pomylił, ale została to sytuacja zażegnana przez spalony, jak zwykle. Rokowski ta do Alizeu, niedobrze, ale czysto od Grymoczyńskiego, dobrze, Mak. Mak teraz jest dwóch napastników. Jezu, nie, bramkarz znowu kamieni. Przechwycił to podanie. Nie ma bramki, cały czas 0-0. Camacho, Bonatore, Isco, Zupa Pista, ale będzie rzut wolny. Nie, przejmuj obrońcę, ale znowuż tutaj Malaga zamyka górnika w swoim polu karnym. Dobry fisk. Idziemy na prostą, Gancarczyk.
Pancarczyk. Środkowanie. Ufka. Aj, niedobrze. Kontuzja, na dodatek jeszcze Mateusza Maka. Cóż za pech. Będzie musiał niestety opuścić pole gry. Wejdzie Kwiek. Naprawdę waleczny mak. Ciekawe, jak długo będzie pauzował. Nie oddali mi piłki. No trochę nieładnie. Przybylski na Teodorczyka. Teodorczyk już tutaj. Dobrze, Przybylski, ale też Mączyński. Trochę ta akcja zastopowana, ale będziemy próbować. Uderzenie zbyt lekkie. Elizeu. Isso. Ups, strzał z daleka i dobrze broni bramkarz. Niedobrze. Ależ tutaj kolejny raz. Szczęście. Teraz strata, niedobrze. Papiszta. Dobrze przejęcie, szybko. Jemy na jakąś prostą. Ajajaj, to te babu faul. Prawidłowo. To byłaby gruba przesada. Wyraźnie tam pociągali mojego zawodnika. Teraz tutaj walka, walka. Papiszta do Isco. Elizeu. Dobrze, na wybieg. Sembede. Dobrze, teraz Teodorczyk. Uderzenie, ależ bardzo złe wykończenie tej akcji. Tu na kurma miał strzelać. Lewy bok, a nie na prosto. Bramkarz nie musiał się nawet wysilać. Kolejna zmiana w Maladze. Są ostatnie minuty tego spotkania. Niewiele do końca. Teraz trzeba uważać na każdy ruch. Coraz to mniej sił. Więcej strat. I nerwowości. Nic co. Nic co. Dobrze. Czysto. By nie faulować tylko. To jest najgorsze, co może być. Kwiek przy piłce. Podanie do Olkowskiego. Olkowski teraz będzie chyba na skrzydle się podłączył. Jest już zmęczony, ale będzie próbował dogrywać do Mączyńskiego. Mączyński! Mączyński! Niech to psy. Przybylski. Sambadę. Wygrał ten pojedynek. Sambadę, Sambadę. Ach. Stracił ją. Elizeu. Dobry ślizg. Ramonczyński. Niech to Halladynie. Jest, czy nie ma bramki? No. Raz już naprawdę. Drużyna Górnika mogła to strzelić.
powinna wręcz się może naprawdę zemścić te niewykorzystane sytuacje nawet w drugiej połowie, mimo takiej przewagi kadrowej, finansowej, jaką dzielą te oba zespoły. Teraz mamy Spalony. To bardzo blisko środka boiska. I ostatnia zmiana. Już jest 90 minuta. No szkoda tego remisu. Mogłem też stracić bramkę, ale co jak co, mogłem też ją strzelić. A Teodorczyk, nie. Nie było ruchu do piłki w tych sytuacjach. Joaquin. Wybijamy mu piłkę, tak jest. Z autu Górnik. I sędzia kończy to spotkanie remisując z Malagą na wyjeździe. Pomimo tylu sytuacji z obu stron mamy remis 0-0. 3 miesiące Mac będzie miał kontuzję. Oferta prowadzenia Peru. Nie chcę żadny kadr prowadzić. Skupiam tylko na klubie. Trzeba teraz zasymulować kolejny mecz. Nie, co miałem być? Symulacja. Zagłębie. Przegrywamy. Bardzo niedobrze. Następny mecz będziemy grać już, bo to są derby Śląska z Chorzowem. Czeweluchin, Łuczak, Magiera, Kosecki, podanie do Teodorczyka. Teodorczyk stracił na rzecz Sadloka. Teraz Łodyga, Piech, Jankowski. Markowski zatrzymał. Łuczak. Będę na Kulmę, na Kulma do Bębenka, który się podłączył. Tu dobrze zagranie do na Kulmy znowuż. Łuczak. Aj, stracił. Było obrońcą, go tam obiegło. Teraz przy piłce jest Łodyga. Dobry, czysty ślik Szewelusina. Podanie do Nakulmy, Nakulma dojdzie do tej piłki, tak, doszedł. I dośrodkowywał, ale zbyt słabo. Przejmie teraz Todorczyk, nie, stracił. Straka, Łodyga. Łodyga dalej, czysty ślizg. Ale Łodyga opanował to wszystko. Teraz dobre starcie. Straka, Todorczyk. Bębenek, walka. Na Kulma. Mamy rzut wolny. 27 metrów. Dosyć silny strzał, ale niecelny. Znowu faul i kartka do Danha.
Strzał taki sobie. Piech niebezpiecznie z podpolem karnym górnika, bo piech przy piłce. Oddał strzał. Wybijamy. Łuczak do Koseckiego. Kosecki już tutaj do Nakulmy. Prezes Nakulma do Teodorczyka, który jest niepilnowany w tym fragmencie gry, ale jakoś obrońca go tam szybko przedził. Nie mógł oddać strzału na bramkę. Jankowski przy piłce. Łąka. Olkowski. I załóż tu Płonki podanie. Na bębenka ściągają górnicy, to jest spotkanie, ten mecz. Wszystko trzeba ściągnąć, żeby ruch Chorzów nie mógł szybko odebrać piłki. Teraz odebranie. Teodorczyk. Dobrze, bębenek. Podanie po lekku. Do Nakulmy. Nakulma obiega wszystko. A i znowu tutaj obrońca ruchu na posterunku. Ale piłka znowuż do Nakulmy. Ja, takimi podaniami to chyba nie przełamimy obrony Chorzowian. Nakulma strzela, ale znowu jest blokada. Piech. Piech utrzymuje się przy piłce, jednak mimo tego ślizgu Płonki walczy o piłkę. Teraz Nakulma nie ma spronego. Stawarczyk go pilnuje, ale Nakulma. Złe podanie, zagranie, zaś Teodorczyk, kontuzja, nie no. Ten sezon się zaczyna łamać. Tak dobrze szło. A tak dobrze szło. Teodorczyk będzie musiał zejść. Kogo tu dać? No, napastnika Przybylskiego. Ciekawie, ile on będzie pauzował. Przy piłce jest Olkowski. Teraz dobre podanie do Przybylskiego, ale Przybylski się pogubił. Bezpiecznie. Magiera. Co będzie, może zmienić ustawienie, bo na razie to blado wszystko wygląda. Teraz niebezpieczny strzał, odbiła się osłupka piłka i ruch dobrze kontruje. Łuczak. Kikot przejmuje piłkę. I znowu faul. Dobrze, bramkarz broni. Magiera do Dunga podanie. Końcówka pierwszej połowy. Gonik jeszcze będzie chciał zaatakować. Na Kulma, ale Stawarczyk dzisiaj dobrze kryje. Teweluchin, Płonka, już podaję do Przybylskiego, Przybylski i aut. Jest, nie, na Stawarczyk znowuż obsadził na Kulmę.
Zmienimy sobie to wszystko, albowiem drużyna niedobrze gra. Teraz może się bardziej uda coś strzelić. Hak. Dobrze gra Hak w dzisiejszym meczu. W przypadku Woja lepsze konie tutaj. Piłka przejmuje, ale nie ma spalonego. Nie wiem czemu. Wszystkie takie akcje dla mnie są zawsze spalone, a tutaj znowuż to sędzia przepuścił. Benek. Na Kulma wchodzi do środka. Podaje na Płonki. Płonka tutaj już jest dużo obrońców w ruchu. No i co? No i zaś wypychanie. Gdzie się z tą piłką obrócić od odstrzału. Dopóki tak będziemy grać, to bramki się nie strzeli. Ach, teraz już uciekał. Na Kulma. Tak, przy piłce. Dobrze, bramkarz z najwyższym trudem obronił. Tak, przyjmuje. Przybylski. Jest przy piłce Przybylski. Nie ciężko. Szyndrowski piłkę panował. Danch. Ma żółtą kartkę, musi uważać. Ale czysto. Łąka. Strata, ale na Kulma przyjmuje teraz piłkę panem do Koseckiego. Kosecki. Aj, za bardzo sobie tą piłkę wysunął. Kurczę, no. Myślałem, że padnie bramka. A tu zaś nic z tego. Sytuacja idzie sobie wyrobić, ale się nie ma skuteczności. Nie można nic mówić, że Górnik nie próbuje. Że teraz! A i bramka się tak bronił. Ale to już była dobra akcja. Zmiany, zmiany. Łodyga schodzi. Dobre zawody Łodygi. Przyjęcie Kosecki. Aj, tutaj mury, 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 mury. Mury, mury, mury i nic z tego. Kibice się nie czepiwią. Mecz derbowy, ale bez bramek, jak na razie. Na pewno Górnik będzie chciał spróbować teraz, 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 teraz! Jest wreszcie bramka, Przybylski znakomicie, nie dał się wypchać Stowalczykowi, uderzył nie do obrony. W prawy ruch bramki. Znakomicie. To się nie dał przepchać, uderzył. Bramkarz był tutaj bezradny. I teraz Górnik prowadzi. Derbach Śląska. Będzie musiał teraz zmienić taktykę. Będzie się to otworzyć, co nam też da możliwości do ataku. Za teraz właśnie Przybylski ucieka tutaj. Dośrodkowuje. A i blokowane też dośrodkowanie. Powanie do Płonki. Błonka. Blokada. Tak to jest. Jak się gra na remis. Chorzowianie. Muszą teraz ciężką pigułkę przeżyć. Kosecki.
Kosecki znowu obrońcy blokują. Magiera rożnego. Blisko. Jezus, tam było już naprawdę blisko tania strzału. Wybijamy na aut. Spokojnie się ustawić w obronie. Nie ma co ryzykować straty. Ruch na pewno będzie chciał teraz to zremisować. Właśnie w tej chwili bardzo nieudolnie obrońca na rzut rożny wybija. I pewną zmianę w ruchu Chorzów. No teraz jednak oddali strzał, ale z bardzo bliska nie mógł trafić celnie. O, niedobrze, niedobrze, niedobrze. No, ale inne takie uderzenie. Na wiwat. Na Kulma. Podanie do Przybylskiego. Kosecki. Do środka Przybylski. Bębenek się podłączył. Bębenek i co? I... O! Ale chyba tam był faul. Tak jest, na Kulmy. Nie ma bramki numer 2. Na Górnika. Dobrze przyjmuje Makulma, ale tutaj obrońca już to wybija. Dobrze przyjmują Górnicy, przytrzymują tą piłkę. Trochę bardziej agresywnie ruch teraz. Widać podszedł. Mają już mało minut do czasu końca meczu. Trzeba będzie jak najszybciej piłkę przejąć i się utrzymywać. A jak teraz? No, Łuczak. Do Olkowskiego. Olkowski się podłączył. Teraz nie stracił, ale wybijam na aut. Orzowianie. Cały czas padł deszcz. Cały czas 1-0. Bardzo ważne 3 punkty. Górnik zdobędzie po tym meczu. I znowu blokada. No i ileż to sytuacji dzisiaj takich było w tym meczu. Cały czas Górnik atakuje, a ruch wybija i blokuje. No i teraz niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Sędzia tego meczu jeszcze nie kończy. Gwizdy, gwizdy na stadionie. Kosecki. Może jeszcze spróbujemy zaatakować. Nic z tego, bo jeszcze wszędzie to spotkanie kończy. Górnik zasłużenie wygrywa. 1-0. Kontuzja 3 miesiące. No nie, no dwóch zawodników na 3 miesiące. Zawieszył się z listopad. Następny mecz symulujemy. Zagramy sobie z Lechią. 1-1. Węgry też mnie nie interesują. Kolejny mecz symulujemy z Pogonią, żeby to trochę przyspieszyć tą karierę. Ach, przegrywamy. To niedobrze. Da, jeszcze dostał kontuzji. Także bardzo ciężko. Symulacje nie przeszły po mojej myśli. Także w następnym odcinku będę grał już wszystkie mecze. Bo będę miał trochę straty w lidze oraz muszę walczyć o awans z fazy grupowej Ligi Europy. Także oglądajcie ten odcinek. Na razie, cześć.